codziennie coś kasujemy, wyrzucamy i zapominamy o tym. Opróżniamy wirtualny kosz i nasze cyfrowe śmieci znikają. Ale w prawdziwym życiu tak to nie działa. Każdy z nas rocznie produkuje około 300 kg śmieci. Każdego roku do olsztyńskiej instalacji trafia łącznie 150 tysięcy ton odpadów. Dzięki segregacji już w gospodarstwach domowych, ich unieszkodliwianiu, recyklingowi, czyli dawaniu wielu z nich nowego życia, chronimy środowisko naturalne. To po prostu działa. Cały system gospodarowania odpadami zaczyna się już w naszych domach. To bardzo proste. Wystarczy wiedzieć, jak posegregować śmieci. Papier, plastik, metal, szkło, odpady biodegradowalne. To ich podstawowe kategorie. Warto być proekologicznym i myślę, że każdy jest w stanie to robić. To jest wygodne. Mam torbę taką w domu, gdzie wrzucam takie produkty, które zużyłam, opakowania. Przychodzę tutaj, wychodząc z domu i po prostu segreguję. Segregować można w naturalnym rytmie. Nauczmy się go. Jakie kolory pojawiły się w naszym filmie? I jakie kolory mają pojemniki na odpady? To proste pytanie. Wy mówicie, my słuchamy. Zielony jak trawa, żółty jak słońce, niebieski jak niebo, był też brązowy i czarny. Macie rację, brawo, zapamiętajmy te kolory. Tu widzimy te same kolory. Do każdego z pojemników mają trafiać inne śmieci. Tak będzie nam łatwiej zapamiętać niebieski, zielony, żółty, brązowy i czarny. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, opakowania po jajkach. A czego nie wolno wrzucać do niebieskich pojemników? Na pewno zabrudzonego i tłustego papieru, na przykład po maśle, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, kartonów po mleku, sokach i innych napojach, pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych. Mleko! A pusty karton może trafić do niebieskiego pojemnika? Tak czy nie? Nie może, bo składa się nie tylko z kartonu, musi trafić do pojemnika w kolorze żółtym, a tam trafiają także odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach. Nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, na przykład jogurtach czy serkach, opakowania po środkach czystości, proszkach do prania, kosmetykach, szamponach, mydłach, paście do zębów, plastikowe torby, worki, reklamówki czy inne folie, puste aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, kapsle, zakrętki od słoików, a słoiki wrzucamy do pojemnika zielonego. Nie wrzucamy do pojemnika w tym kolorze butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach, opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD czy styropianu. O, tak, tak brzmi zielony pojemnik. To bardzo charakterystyczny dźwięk. Jeszcze raz. Tu trafiają butelki i słoiki po napojach, żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych, olejach czy oliwach, szklane opakowania po kosmetykach. Czego nie wrzucać do pojemników zielonych? Szkła stołowego, szklanek, kieliszków, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego, luster szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych oraz szyb samochodowych. Obok jest pojemnik brązowy, trafiają tu odpady bio, czyli warzywne i owocowe, w tym obierki. Ważne, żeby nie były mokre. Oddzielnie zbieramy odpady zielone, czyli gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trocinę i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, kwiaty balkonowe i ogrodowe, choinkę bożonarodzeniową, ale stare bombki to już gdzieś indziej.
Uwaga, gasimy światło. Teraz zajmijmy się odpadami z czarnego pojemnika. To dopiero towarzystwo. Bombowe, bombkowe. Tu trafiają tak zwane odpady mieszane, czyli wszystkie śmieci, których nie należy wrzucać do pojemników kolorowych. Nie wrzucamy tu butelek i pojemników z zawartością butelek i pojemników po olejach, opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD czy styropianu. Zielony, niebieski, żółty, brązowy i czarny. Jeśli segregujemy śmieci, łatwiej je przerobić na coś innego, czyli poddać recyklingowi. Z butelek po napojach powstaną ubrania polarowe, a ze zgranulowanej folii ponownie wytwarzane są tak zwane reklamówki. Tekturę i papier gazetowy papiernie wykorzystają do wyrobu papierowych produktów. Szkło wysyłane jest do hut, gdzie jest przetapiane i staje się ponownie butelkami i słoikami. Segregowanie odpadów przyczynia się więc do oszczędzania surowców, z których powstają przedmioty użytkowe. Selektywna zbiórka odpadów to najprostszy sposób, byśmy mogli nadal żyć w czystym środowisku. Jesteśmy eko i jesteśmy z tego dumni. Gdzie wyrzucić odpady wielkogabarytowe, na przykład meble? Każdy może takie wielkogabarytowe odpady zawieźć samodzielnie do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lub można zamówić kontener. Gdzie wrzucać płyty CD? Wszelkie zużyte nośniki danych, takie jak stare płyty CD, kasety magnetofonowe czy wideo, można dostarczyć do PSZOK-u. Czy baterie można wrzucić do czarnego pojemnika? Nie, oczywiście, że nie. Nie wrzucamy do śmieci zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektronicznego, gruzu i odpadów budowlanych, świetlówek, w szczególności energooszczędnych, farb, olejów i ich opakowań, lekarstw. Specjalne pojemniki do segregacji śmieci niebezpiecznych znajdziesz w każdym sklepie ze sprzętem elektronicznym. Poszukaj w supermarketach, leki oddawaj do apteki. Tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie centralnym Warmii i Mazur zaczęto od zlikwidowania tradycyjnych wysypisk śmieci, które zostały poddane rekultywacji, by przywrócić je naturze. Zrekultywowano 8 składowisk odpadów za kwotę blisko 20 milionów złotych. Dzięki temu, że system, w którym ZGOK przyjmuje od 37 gmin wszystkie odpady komunalne, okazał się szczelny i skuteczny, z krajobrazu regionu zniknęły dzikie wysypiska śmieci. Kolejnym ważnym aspektem działalności ZGOK-u jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Poprzez akcje edukacyjne i korzystne ekonomicznie rozwiązania mieszkańcy Warmii i Mazur mogą i powinni u siebie w domach zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Dziś w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie niemal wszystkie rodzaje odpadów są poddawane odzyskowi i przygotowywane do procesu recyklingu. Większość z nich dostaje w ten sposób drugie życie. Nasze linie technologiczne są przystosowane do tego, aby cały odpad pochodzący z regionu centralnego został prawidłowo przygotowany do dalszych procesów, przede wszystkim do procesu recyklingu. Jednocześnie zajmujemy się też odpadami zmieszanymi, które trafiają docelowo do unieszkodliwienia termicznego, ponieważ możemy wytworzyć dobrej jakości paliwo z odpadów, które ma tę właściwość, że posiada parametry zbliżone do węgla brunatnego. W związku z czym zarówno odpady z selektywnej zbiórki, jak kolorowe, tak zwane strumienie, niebieski, żółty, zielony, jak i odpad zmieszany, który zbieramy w altankach, czy też w workach przy naszych domostwach, trafia tutaj finalnie samochodami ciężarowymi i jest kierowany na dwie oddzielne linie. Odpad selektywnie zbierany jest przetwarzany oddzielnie, odpad zmieszany oddzielnie. Po przerobie na tych obu liniach, gdzie stosujemy zarówno procesy mechaniczne, jak i sortowanie ręczne, otrzymujemy pewną ilość asortymentów handlowych, które nadają się do recyklingu. Są to takie materiały jak tetrapak, jak butelka PET, jak folia, jak karton i opakowania po chemii gospodarczej.
i te odpady są oddawane na zasadzie sprzedaży do recyklerów i później zostają przetworzone na artykuły użytkowe. Natomiast odpad zmieszany jest poddawany procesowi biosuszenia, co jest technologią nietypową, ponieważ zwykle nie stosuje się tego w polskich zakładach przetwarzania odpadów. Raczej zakłady są ukierunkowane na kompostowanie. My, projektując ten zakład, skupialiśmy się na tym, aby cała masa odpadu w jak największej ilości, w jak największym procencie została docelowo unieszkodliwiona i żeby nie trzeba było odpadów składować. W typowych zakładach ilość odpadu, która musi trafić na składowisko, sięga 40%, a nawet więcej. Ta ilość jest obecnie na poziomie 8%. Czy segreguje Pani śmieci? Segregowałam i segreguję, czyli czas przeszły, ponieważ nim się zaczęła cała ta akcja. Ja jestem potworną bałaganiarą, ale w jednym mam nawyk, nie pamiętam od kiedy, że papierka nie wyrzucę. Jak trzeba, to nawet pójdę do niszczarki, żebym miała pewność, że to pójdzie na makulaturę, ponieważ niszczymy taką ilość drzew, że trzeba to osobno, naprawdę osobno. Po drugie, ja kiedyś 7 lat byłam poza teatrem, hodowałam świnie, kury i ja wiem, co to znaczy pilnowanie każdej okruszynki chleba, resztek żywności, że tego nie można wyrzucić gdzieś. Mało tego, zawsze się robiło kompost. To zostało mi z tych lat jeszcze, kiedy właśnie pracowałam na swoim własnym gospodarstwie. Czyli przyroda mnie do tego zmusiła, żeby spojrzeć i popatrzeć, że nie można tego wyrzucić, że to wraca do nas w różny sposób, ale dobry. I że my jesteśmy częścią tego wszystkiego też. Ja myślę, że to jest bardzo niewielki wkład nas wszystkich, żeby cokolwiek móc zrobić fajnego dla planety. Wiemy doskonale, że dzieje się coraz gorzej w tej sprawie, więc to są drobne ruchy, maleńkie. Każdy z nas może to zrobić, nie wymaga to wielkiego wkładu, a jednak myślę, że to jest zawsze przyjemne, jeśli mamy takie poczucie, że coś fajnego robimy po prostu, coś dobrego. Nie stanowi to żadnego problemu, to się robi szybko i łatwo. Oczywiście. Recepta na czyste środowisko jest bardzo prosta. Segregacja odpadów i skuteczny system ich recyklingu. I tylko od nas zależy, czy Warmia i Mazury będą przez kolejne lata regionem, który będzie miał renomę najczystszego w Polsce. Segreguj, bo przez to ograniczasz zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Serio. Odkręcaj i zgniataj. Zgnieciona puszka i butelka czy rozłożony karton zajmuje mniej miejsca. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników. Czytaj oznaczenia na pojemnikach i opakowaniach. Będziesz wiedział, do którego pojemnika mają trafić. Jeśli chcesz, zerwij etykiety. Nie kupuj i nie noś zakupów w reklamówkach. Torba wielorazowa to prosty sposób na ograniczenie odpadów plastikowych. Odwiedź naszą stronę, by dowiedzieć się więcej. Możesz odwiedzić także siedzibę ZGOK. Zapraszamy! Edukatorzy ze ZGOK w Olsztynie spotykają się z dziećmi bardzo często. Przychodzą do szkół i przedszkoli, zapraszają także dzieciaki na wycieczki do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Olsztynie, by tam zobaczyły, co dzieje się ze śmieciami, które z ich domów trafiają na śmietniki. To najlepszy sposób na edukację ekologiczną. Dzieci już wiedzą, na czym polega segregacja i dlaczego jest taka ważna dla środowiska naturalnego. Wśród dorosłych nadal jednak powszechny jest błędny mit o tym, że segregowane w domu odpady i tak mieszane są w śmieciarkach, a później trafiają na jedno wysypisko. Czy tak jest w rzeczywistości? Plastik zabieramy na łódko, a wcześniej byli koledzy, zabrali papier, a może za jakiś czas przyjedzie auto trzecie zabrać szkło i oddzielnie bioodpady z małych pojemników, czwarty samochód. Plus te odpady komunalne zabierają inne samochody.
Selektywna zbiórka odpadów to, co dzieje się z nimi, kiedy trafią do recyklingu, jak możemy chronić środowisko segregując odpady, te wszystkie tematy od lat znane są ekologom. Powinniśmy rzeczywiście w domu oddzielić części organiczne, które można kompostować, do osobnego pojemnika, części przede wszystkim plastikowe. One nie mogą trafić, broń Panie Boże, do jezior, rzek, lasów, a tak się niestety dzieje. Natomiast makulatura, papier i szkło to są te tworzywa, które bardzo łatwo się poddają recyklingowi. Czy w Waszym domu segreguje się odpady? Pogadajmy o tym osobiście. Wyrzucaj odpowiedzialnie, najlepiej w naszym rytmie. Do żółtego.